idąc dalej, chcę pokazać wam kolejny aspekt łaski. Łaska to jest, przyjaciele, realne Boże życie. Łaska to jest podzielenie się z nami swoim życiem. On się z nami podzielił życiem. To, że powstałeś do nowego życia jako wewnętrzny człowiek, to jest to, że On się z tobą podzielił tym, co On ma. Tym, co On ma. Bóg ma w ogóle coś takiego do siebie, że On chce się bardzo dzielić życiem. Pierwsza Mojżeszowa 2:7 mówi tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Widać od początku, że on się dzieli życiem. Jak powstał człowiek? Bóg się z nim podzielił swoim życiem. Człowiek nie posiadał życia jako takie. Bóg nie stworzył człowieka z życiem. On stworzył człowieka bez życia. On stworzył, rozumiesz, że to gliniana postać stała, tam nie wiem, co to było. Jakkolwiek to wyglądało, to nie miało życia. To był martwy produkt. Czyli on stworzył martwy produkt. Coś bardzo martwego stworzył. Sztuczne coś, bo to sztuczne było. I teraz co on robi? Tchnął w to coś. I to tchnąć, to on się podzielił swoim życiem. Ty musisz zrozumieć, że kiedy ty przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to Bóg podzielił się z tobą swoim życiem. Ty ożyłeś. Wiecie, trudno jest tak zrozumieć, że się ożyło, jak się jest żywym. To trudno jest. Ja nie wiem, ilu z was miało kontakt ze śmiercią bezpośredni. Ja miałem dwukrotnie w życiu. Dwukrotnie byłem jedną nogą już po tamtej stronie, w cudzysłowie. Ja, w świecie będąc, ja dwukrotnie wychodziłem z tego. Nawet trzykrotnie mógłbym powiedzieć. Ja wychodziłem z tego. I wiecie, to jest niesamowite, jak się wychodzi do życia. To jest niesamowite. Dopiero sobie później człowiek uświadamia, nie? W ogóle, co się w ogóle działo. Jak ci lekarz powie, tak? On się... Łaska to jest udzielenie nam życia. W tej pierwszej Mojżeszowej dalej 2:8-9 jest napisane: Pan zasadził ogród w Edenie na wschodzie, tam umieścił człowieka, którego stworzył, i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Widzimy, że człowiek jest umieszczony w atmosferze życia od samego początku. Taki jest zamysł Boga. Bóg nie stwarza człowieka i dopiero nie robi ogrodu. Bóg nie buduje wokół niego, nie sadzi drzew dopiero. Człowiek nie jest stworzony na pustyni. Zauważacie, gdzie jest stworzony człowiek? W środowisku, które jest żywe. Czyli najpierw jest żywe środowisko, a potem ten człowiek jest stawiony. Kiedy ty się rodzisz na nowo, ty wchodzisz już w gotowe elementy życia. To nie jest tak, że ty rozpocząłeś teraz jakąś strasznie daleką podróż. Ile muszę pozmieniać? Ile jeszcze przede mną? Uspokój się. Zacznij wierzyć, wiesz co? Że wszedłeś w atmosferę życia. Zamiast myśleć o tym, ile jeszcze masz do zrobienia, ile jeszcze musisz osiągnąć, jak daleko jeszcze jesteś, to wstań rano i powiedz: Boże, dziękuję Ci, że jest życie wokół mnie. Że mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia. Wszystko, wszystko, wszystko. I ja jestem w atmosferze życia, bo to jest łaska. Ja na przykład wierzę, że ja wszystko mam. Ja podejmuję decyzje różne. Decyzje czasami w ogóle są takie... Dużo decyzji jest tak zwanych na wyrost. Właściwie ogromna ilość moich decyzji jest na wyrost. Dlaczego ja je podejmuję? Dlaczego ja w to wierzę? Dlatego, że ja jestem przekonany o tym, że żyję w atmosferze życia. Na przykład, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Rozumiecie? Ja w ogóle wierzę w to, że ja żyję w atmosferze życia, co się wiąże z tym, że ja zawsze wszystkiego będę miał pod dostatkiem. Ja w ogóle w to wierzę. Ja nie mam mentalności Dorobkiewicza, wiecie? Ja nie myślę, że się dorobię. Nie. Ja wierzę, że mam. Ja w ogóle postępuję tak, jakbym miał.
Ja robię rzeczy tak, jakbym miał. Dopiero po mojej decyzji, że mam i ruchu w tym kierunku, ta rzecz się pojawia. Rozumiecie? Takie coś robię. I to są bardzo takie ruchy ryzykowne. Ktoś patrzy na to z boku i mówi, ty ciągle ryzykujesz. Ja mówię, wiem, bo ja, natomiast ja uważam, że ja żyję w atmosferze życia. Cały czas. Cały czas. Tu jest napisane, że w centrum ogrodu było drzewo życia. W centrum ogrodu. Było też drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo poznania dobra i zła. Były trzy drzewa. W centrum było drzewo życia. Drzewo życia jest synonimem naszego ducha. Drzewo poznania dobra i zła to jest synonim naszej duszy. Drzewo przyjemne w oglądaniu, miłe w obejściu, tak? To jest drzewo symbolizujące naszą fizyczność. Ale w centrum co jest? Drzewo życia. Drzewo życia. Czyli Bóg mówi w ogóle, żyj sobie, jedz z tego drzewa. Jedząc z tego drzewa, tak? Wszystko będzie pięknie. Chcę, żebyś spożywał życie. Wiecie, że chrześcijaństwo w ogóle nie jest związane z dobrem ani ze złem. Oczywiście, wiecie, mówi się, że Bóg jest dobry. Bóg niewątpliwie jest dobry. Ale my go tak, bo my go tak sobie nazywamy, bo nam jest łatwo to określić w ten sposób. Rozumiecie? Ale ja nie wiem, czy w ogóle... znaczy nie wiem. Ja absolutnie jestem przekonany o tym, że to nie jest coś, czym się Boga określa. Bo te słowa Jezusa, że tylko Bóg jest dobry, to nie oznacza, że tutaj Jezus określa Boga jako dobrego, tylko Jezus pokazuje, tak, żeby nie czcić człowieka tam. Bo on się do niego zwraca, nauczycielu dobry. I Jezus wie proroczo, bo to prorok. Jezus to prorok. Jezus wie proroczo, że on nie przychodzi do niego jako do Boga, tylko on przychodzi do niego jako do nauczyciela rabinistycznego. Mówi, nauczycielu dobry, bo to, wiecie, co to był za zwrot nauczycielu dobry? To się mówiło do rabina. Nauczycielu dobry. To się tak mówiło, tak jak się, nie wiem, mówi do księdza, jak się mówi do księdza? Już nie pamiętam. Jak ktoś pamięta? Proszę księdza, no proszę księdza, no ojcze, czy coś tam się tam mówi do niego. Jego świątobliwość. Jakoś, nie, to chyba nie. Ale mówi się proszę księdza, no jakby rozumiesz, mówi się to, mówi się proszę księdza. A tam się mówiło nauczycielu dobry. To w ogóle się mówią nauczycielu do rabina, tak? Mówiło się nauczycielu, że to do Jezusa mówili nauczycielu, gdzie jest nauczyciel, prawda? To było takie, to było takie odniesienie do rabinistycznego nauczyciela, bo to nie było, że nauczyciel Słowa Bożego, coś tam, to nie o to chodziło. To tak jak do rabina by się zwracali do niego. Jest to taki rebet taki był, nie? A ten nauczycielu dobry, czyli ja wiem, że ty jesteś wysokiego rzędu rabinem, tak? Dlatego Jezus go koryguje i mówi tylko Bóg jest dobry. I tutaj wielu mówi, o Bóg jest dobry, wiesz. Ja mówię, ale Bóg jest różny. Bo Bóg to jest dobry w Chrystusie. A jaki jest Bóg dla tych, którzy nie są w Chrystusie? Holender. Co on z nimi na tym sądzie tam zrobi, pamiętacie? Gdzie on im tak pośle ich tam? No właśnie. To dla nich to nie jest taki dobry. To oni go mogą powiedzieć, to nie jest dobry Bóg. W objawieniu Jana czytamy, że jak cednarowe głazy spadają z nieba, to ludzie chowają się po dziurach i dalej bluźnią Bogu. To nie jest dobry Bóg, no bo to on na nich zwala. Rozumiecie, o co chodzi? Się wszystko walią, mówią, a no przeklinają tego Boga. To nie jest dobry dla nas. O, my tak możemy powiedzieć. Dlatego chrześcijaństwo to nie jest, tak, formacja dobra i zła. U podstaw chrześcijaństwa nie leży dobro i zło. Kiedy Bóg stwarza człowieka, to w centrum ogrodu jest drzewo życia, a nie drzewo dobra i zła. Drzewo dobra i zła rośnie tam z boku i Bóg mówi tam, nie ruszaj tego. Bóg powiedział, że nie uruchamia dziecko duszy swojej, bo jak ty uruchomisz duszę swoją na maksa, to ty zgłupiejesz. I naród ludzki zgłupiał. Tak? Uruchomili se duszę. Normalnie chodzili, mieli prosto, wszyscy mieli prosto. W dresach prosto chodzili w ogóle, a tam zewnątrz. Proszę ciebie. Wzięli potem, czeku najedli się. Rozumiesz, o co chodzi.
Uruchomili sobie duszę. Rozumiesz? Do tej pory oni nie analizowali na poziomie umysłu. Raptem zobaczyli, a nagi jestem. A była to ci powiedziała, Adaś, że ty nagi? Skąd żeś to wziął, Adaś? Ktoś tam uruchomił? Skąd tam ma namiot? Chrześcijanie się dziwią, żyją duszą, tak? I dziwią się, że im się w życiu nie wiedzie. Postępują według umysłu, postępują według emocji, olewają Boże zasady życia i mówią, och, dlaczego mi się nie wiedzie? Ja mówię, bo nie z tego drzewa jeść. To ci się nie wiedzie. Zacznij stosować Boże zasady w życiu, związane z życiem. Nie stosuj zasad dobra i zła i nie opieraj się jedynie na tym, co jest miłe i przyjemne dla oka. Okej? Okay? Ciesz się z tego, co jest miłe i przyjemne, czasem tam sobie coś zjest, to nie jest żaden problem, rozumiesz? Ale już na pewno nie baw się w ogóle tematami twojej duszy na podstawie twoich emocji i ludzkich toków myślowych opartych na zasadach świata, nie podejmuj na litość boską decyzji. Bo to jest dobre, a to jest złe. Rozumiecie, o co chodzi? Bóg umieszcza nas w atmosferze życia, kiedy my się rodzimy na nowo. On mówi, ja wam dzieci udzielam życia, bo mi zależy, tak, żeby życie się przez was manifestowało. Życie. Życie nie ma nic wspólnego ani z dobrem, ani złem. Ono nic nie ma. To nie jest ani dobre, ani złe. Zobaczcie, religia nas wprowadziła w takie coś, że my musimy rozpoznać coś na poziomie dobra i zła. Jak my nie rozpoznamy, to my jesteśmy zwariowani. A to jest dobre, pastorze, czy to jest złe? A ja mówię, ani dobre, ani złe. To jakie to jest? Ja mówię, nie myślisz w kategoriach odpowiednich. Musisz zobaczyć, czy to przynosi ci życie, czy to przynosi śmierć. Ile kazań słyszeliście, które były dobre, a przynosiły śmierć? Bardzo poprawne teologicznie. Posłuchałeś? Wyszedłeś w gorszym stanie po tym kazaniu niż przed kazaniem. Ustał kaznodzieja, wygłosił ci kazanie. Całkiem nieźle się czułeś w niedzielę rano. Przyszedłeś do kościoła. Wyszedłeś z kościoła, jesteś jakiś załamany. A czy on mówił jakieś kłamstwa? No co ty? To bardzo dobry kaznodzieja. Rozumiesz? Znany w kręgach jako wieko od trumny. Bardzo dobry. Ja byłem kiedyś w takim jednym kościele, pastor do nas przyszedł i mówi tak. Moim marzeniem jest, kochani, żeby was wszystkich, tak jak ochrzciłem, to też pochować. Na kursie Alfa wtedy byłem właśnie. On się nas poinformował. Tak wtedy usłyszałem, jakoś się we mnie zaczęła perspektywa prorocza budzić wtedy właśnie chyba. Mówię, w ogóle chce mnie pochować mój pastor. Mówi, ja nie wiem, czy to jest, mówię, dobre miejsce dla mnie. Mówię, muszę poważnie przemyśleć mój dalszy moment tutaj. Rozumiesz, co chodzi? W ogóle się, człowieku. Naprawdę, nie ma takie... No przychodzi ci duszpasterz, że mówi, że ma takie marzenia, jak wszystkich ochrzciłem, tak chce ty. Ja rozumiem, to dobry człowiek. On chciał nam powiedzieć, że tak chce zawsze z nami być, wszystko razem, będziemy do końca, wiesz, co chodzi. To w tym nie było drama życia. Grama życia w tym nie było. A tu chodzi o życie. Przyjmując zbawienie, wchodząc w łaskę, rozumiesz, nie wchodzisz w perspektywę dobra. Nie rozpoczynasz też walki ze złem. Zaczynasz przeć na życie, przebywając z Bogiem, wielokrotnie nie masz żadnych odpowiedzi. Ilu z was stanęło w tym miejscu, że zbliżając się do Boga, liczyłeś, że będziesz miał odpowiedzi, co jest dobre, a co złe, i fika z makiem, i dalej nic nie wiedziałeś. I modliłeś się godzinami, i mówisz, nie wiem, no, no nie wiem, nie wiem, nie mam objawienia, nie mam objawienia, połóż na mnie coś, że miał objawienie. To nie jest kwestia, że coś położyć na ciebie. To jest kwestia taka, że Bóg się nie porusza w parametrach dobra i zła. Rozumiecie, że On nie odpowiada na pewne pytania? Jak zadajesz pytanie Bogu w kategoriach dobra czy zła, to On nie mówi, nie mówi, nie mówi. Udowodnić ci, że ma Bóg takie sytuacje, że nie mówi. Pytają Go się o coś. Piłat, Herod, On milczy. W ogóle chrześcijanie myślą, że Bóg to jest ktoś inny niż Jezus. Wiecie, o co chodzi? I myślą, że idą się do Niego modlić, On nie odpowie na każde pytanie. Ja mówię, że ty jesteś chory na głowę całkiem? To nie tędy droga. Jak ty mu zadajesz dziwne pytanie pod tytułem, co jest dobre, a co złe, to on nie mówi do ciebie, bo on ma taką zasadę. On inaczej się porusza, dlatego jak będę was uczył słuchać Ducha Świętego, to wy zobaczycie w ogóle to. Słuchajcie, ja jestem przekonany, że każdy chrześcijanin dobrze słyszy Ducha Świętego. Ja jestem przekonany o tym.
Tylko większość ludzi odrzuca ten głos. Mówi, to nie jest głos Boga. I szuka czegoś innego. Bo nie można nie słyszeć głosu Boga, będąc odrodzonym z Bożego Ducha. To jest niemożliwe. Tylko że ten głos to jest tak specyficzna rzecz, że ona jest odrzucana na rzecz, tak? Innej formuły, która nie pochodzi z Ducha. Ludzie pytają, Panie, mam pójść tam czy tam, tak? Na przykład, a gdzieś w środku, no nie? Jest takie wewnętrzne przekonanie, żebyś się wody napił. A ty w ogóle wiesz, ale mam iść tam czy tam? W ogóle to wiesz, wypań na wody się napij, albo idź spać. Tak masz, to, ty rozumiesz, w środku masz nieodpartą, jakby ktoś cię zapytał w tym momencie, co najbardziej teraz byś chciał, ty będziesz, chcę się położyć spać. Ja mówię, to Bóg, idź się wyśpi, uspokój się trochę. Kiedyś to jasno tak było. Jak zaczął głupieć, to Bóg mówi w ogóle ty. Ty musisz więcej aminokwasów przyjąć, proszę ciebie, i się przespać. To mu kruki mięso przynosiły człowieku, rozumiesz? I spał. Prawda. To w ogóle rozumiesz. A on leciał, mówi, Panie, Jezabel chce mnie zabić. Mówi, uspokój się, ty mięsa zjesz, ty się prześpi. Eliasz, to depresją kroki. Bo on nie odpowiadał na te pytania, zobaczcie, rozumiesz, o co chodzi. On w ogóle nie gadał, Jezabel z nim. Wiesz, a on chce usłyszeć, zabije. A Bóg mówił, prześpi się. Ale to się bagatelizuje, mówię, to nie Bóg, bo Bóg powinien mi coś powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. Ja mówię, człowieku, Bóg od początku mówił, że nie gada o dobrych i złych rzeczach. Inni chrześcijanie mówią tak, ja mówię, przecież to, co robisz, to jest grzech. O, ja to czekam, aż mnie Duch Święty przekona. Ja mówię, Duch Święty nie przekonuje wierzących ludzi o grzechu. A jest napisane, ja mówię, co innego jest napisane. Jest napisane, że Duch Święty przekonuje, co? Świat o grzechu. Ty nie jesteś świat. Duch Święty żadnego chrześcijanina nie przekonuje o grzechu. On tego nie robi, bo ty masz czynne sumienie. Rozumiesz? Masz wyczuloną intuicję, ok? I masz element społeczności, który jest czynny. Nie ma takiego chrześcijanina, który nie wie, że grzeszy. Nie ma. Tylko on to wypiera, bo jest mistrzem wyparcia. Ja nie znam większych mistrzów wyparcia niż chrześcijanie. Nie znam. System iluzji zaprzeczeń to jest medal większości chrześcijan. Człowieku, na czole mają to wyryte. Wyprę i koniec. Chrześcijanie myślą, jak wyprze, to nie ma. Człowiek. Wypar. Nie mówię. Jestem z ruchu wiary, nie mówię. Życie to jest coś, co nas interesuje. Łaska, ona nas wprowadza w parametry życia, a nie dobra i zła. Musimy taką rzecz obejrzeć po prostu. I Bóg chce, żebyśmy żyli w atmosferze życia. Ewangelia Marka 10:45. Ewangelia Marka 10:45. Mówi tak, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Jezus dokonuje przełomu. Jezus rozrywa wszelką demoniczną strefę śmierci. On mówi, ja przyszedłem po to, aby was z powrotem wprowadzić w to założenie, które miał Ojciec na początku. Chcę, żebyście mieli życie i to życie w obfitości. Panie, ile musimy za to zapłacić? Nic. Jesteście w łasce. Naprawdę nie musimy nic zapłacić? Nic? Nic? Nic. Musimy umieć rozróżniać i korzystać. Rozróżniać życie i korzystać z życia.
Nie możesz mylić życia ze śmiercią, nie możesz mylić życia z dobrem, nie możesz mylić tych rzeczy. Musisz rozróżnić. Jak ty masz rozróżnić życie? Spójrz. Wszystko to, co nie przynosi tobie, stałego podniesienia, stałego, to nie, ja nie mówię o chwilowych rzeczach, stałego podniesienia, czegoś, co jest takie stałe i silne, rozumiesz? Nie jest życie. To nie jest życie. Chwilowe, euforyczne stany nie są życiem. To nie są elementy życia. Życie ma w swojej, u swojej podstawy stałość. Bo Bóg jest stały i niezmienny. Czyli życie trwa. Życie to jest coś, co trwa. Zawsze. Życie nigdy nie ustaje. Nigdy nie ustaje. Życie będzie ściśle związane z twoim przebywaniem w Bożej obecności. To życie będzie cię ciągnęło do Bożej obecności i w Bożej obecności życie będzie się uwalniało z ciebie. Ono jest trochę podobne do picia chłodnej wody, jak jest się spragnionym. Ona, ta woda cię wypełnia i czasami może mieliście takie wrażenie, że była aż słodka, jak długo nie piłeś. Aż słodka była ta woda. Tak bardzo wypełniała ciebie. Tak wypełnia życie. Życie ono zawsze będzie powodowało podniesienie osoby Jezusa w tobie. Nigdy w życiu życie nie zepchnie Jezusa na boczny tor, nie pominie Jezusa. Ono zawsze będzie go podnosiło. To nie chodzi o to, że zawsze będziesz pobudzony do tego, żeby mówić o to dzięki Jezusowi, to nie, bo to nie o to chodzi. Ale w środku ono zawsze będzie podnosiło Jezusa. Zawsze będziesz wiedział, że to, co się dzieje obecnie w twoim życiu, ten stały stan takiego dobrego standardu, wysokiego standardu, to jest dlatego, że ty jesteś z Bogiem. Że to jest to. Życie też będzie powodowało, co jest bardzo ważną rzeczą i taką namacalną, manifest odwagi w tobie. Życie powoduje odwagę. W ogóle dobro nie powoduje odwagi. Wiesz, o co chodzi? Odwaga, pamiętajcie, to jest działanie mimo lęku. To nie jest brak lęku. Niektórzy myślą, na przykład są takie szkoły głupie i one mówią, jak mam taki wewnętrzny pokój, to znaczy, że to jest od Pana. Ja mówię, wiesz, jak ja paliłem marihuanę, to ja miałem taki wewnętrzny pokój. Człowieku, dobry skun był. W ogóle pokój jak rzeka. Mówię, proszę cię, przecież to jest bzdura. Pokój to nie spokój. Jest napisane pokój wam dają. To nie jest spokój. To jest pokój z Bogiem. Jesteście w stanie pokoju z Bogiem. Byliście w stanie wojny z Bogiem, a ja przyniosłem wam pokój. Ale nie spokój. Kto powiedział, że Jezus spokój przyniósł? Nikt. Jezus powiedział, nie przyniosłem w ogóle wam żadnego spokoju. Ja miecz przyniosłem. A więc to, że ktoś ma pozytywne odczucia w środku, to w ogóle nie oznacza, że to jest życie. To nieprawda. Rozumiesz? Życie, ono zawsze będzie manifestowało prawdę Bożą jako pierwotyp. To prawda Boża będzie zawsze manifestowana przez życie. Zawsze. Życie nigdy nie będzie niosło ze sobą formy kompromisu. Ono nigdy, nigdy w życiu. Rozumiesz? Ono nigdy nie, takiego, ono nie będzie za wszelką cenę, tak zwane, za wszelką cenę, za wszelką, masz być szczęśliwy za wszelką cenę. Nie mam faceta, za wszelką cenę teraz w ogóle muszę być szczęśliwa, wyjdę za mąż za kogokolwiek. Żeby być szczęśliwa. Nie, za wszelką cenę się nie jest szczęśliwy. Nie, to za wszelką cenę. Nie jest, jest zasad, są Boże zasady i życie niesie te Boże zasady.
wchodząc w łaskę, wchodzimy w ustawiczny manifest życia. Życie też będzie podnosiło twoje stany psychofizyczne. To życie będzie podnosiło. Rozumiecie? Że ty zaczynasz móc robić rzeczy na poziomie psychofizycznym, których w ogóle nie mógłbyś robić bez tego życia. Czyniąc dobro, będąc dobrym, rozumiesz? Nie będzie w tobie wzrastać wewnętrzna energia. Nie. To jest taki, czyniąc dobro, to jest, ja ci powiem, zrobisz coś dobrego, w ogóle zrób komuś coś dobrego, to jest chwilowy zachwyt. Następuje w twojej duszy zachwyt chwilowy. Kiedy zaczynasz manifestować życie, to zaczyna w tobie powstawać niezrozumiała do końca siła. Często mnie ludzie pytają, jakim sposobem ty tak żyjesz, jak żyjesz? Ja mówię, bo życie się ze mnie uwalnia. Uwierzyłem, że jestem w atmosferze życia, że wszystko mam. Ja po prostu korzystam z tego napędu, który ono daje. Bo Bóg się ze mną podzielił swoim życiem. Podzielił. Rozumiecie? To jest podzielenie się. Kiedy ty musisz uwierzyć w to, że przyjąwszy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ty stałeś się uczestnikiem Jego życia. Jego prywatnego, osobistego. Ty musisz zacząć to wyznawać. To jest w ogóle jedna ze stałych moich modlitw. Wyznaj, Boże, dziękuję Ci za Twoje życie we mnie. Halleluja! Ja wstaję rano, jeszcze ledwo oczy otworzę, ja już ogłaszam, że ja mam Boże życie w sobie. Ale jestem pełen życia. Halleluja! Rozumiesz? To jest przeciwne temu, co czują moje emocje, co moje ciało czuje. Natomiast w wyniku mojej wiary, moje emocje zaczynają wchodzić w te parametry. I ja zaczynam naprawdę realnie się tak czuć. Moje ciało, które dopiero co było w jakimś takim stanie letargu, ono zaczyna być pompowane tym życiem. Dlaczego? Bo ja w to uwierzyłem. Mówię, Boże, dziękuję Ci, że jestem władzy. Ja pamiętam, że jak siedziałem w więzieniu, słuchajcie, ja po prostu ja miałem każdy dzień dobry. Ja w więzieniu kościół założyłem przecież. Pierwszy w historii w ogóle Białęki założyłem kościół. W więzieniu w środku, jako więzień wzmożonej ochrony. Siedziałem za udział w zorganizowanej grupie jako bandyta grupy przestępczej. Ja w ogóle modlę się, bo a w ogóle na początku, jak mnie zamknęli już po nawróceniu, za stare sprawy oczywiście, mówię, modlę się na przejściówkach, leżę na łóżku, modlę się do Boga, mówię, Panie Boże, tak chcę do takiej spokojnej celi trafić, do takiej, że w ogóle normalnie będę siedział, będę się modlił, będzie dobrze, pięknie. Biorą mnie na oddział, są na oddziale dwie cele więźniów wzmożonej ochrony. Potężny oddział, wrzucają mnie na jedną z tych cel, najgorszych, jakie mogą być. Sami bandyci, człowieku, grupy zorganizowane, mordercy, człowieku, ja mówię, o Boże, kochany. Rozumiem w ogóle. I zaczynam w tej celi jednej siedzę i zaczynam głosić im Chrystusa. Po pewnym czasie ja idę do wychowawcy, bo kodeks karny wykonawczy jest na każdej celi. Więc ja sobie wertuję kodeks pod inspiracją Ducha Świętego. Pierwszy raz po nawróceniu kodeks przeczytałem i regulamin więzienny. Od góry do dołu przeczytałem i patrzę, jest napisane, że każdy z więźniów, zarówno aresztów śledczych, jak i zakładów karnych, ma prawo w Rzeczpospolitej Polskiej organizować za zgodą dyrektora kółka zainteresowań. No pięknie. Poszedłem do wychowawcy, mówię, panie dyrektor, panie wychowawco, chciałem tutaj złożyć wniosek do pana dyrektora, że mam gotowy. I statut mam podpięty. Mówię, czego statut? Ja mówię, kółka biblijnego. Poszedłem i patrzę. Czego? Ja mówię, kółka biblijnego, bo ja mam takie zainteresowania. Nie o kółka biblijnego, to nie było nigdy kółka biblijnego, ja mówię, no właśnie pan wychowawco, dlatego, że nie było, to nie ma takiej historii jeszcze i chciałbym ją zacząć tworzyć. Dlatego tego nie podpiszę, ja mówię, panie wychowawco, ja mam do pana prośbę, pan mnie tylko da zwrotkę, że pan to przyjął, zobaczmy to po takiej drodze, pan to tylko zajmie się dyrektorowi. Za tydzień mnie woła, podpisał ci, co ty chcesz robić? Ja mówię, no wie pan, no tak jak mówi regulamin, potrzebuje świetlicę dwa razy w tygodniu. I potrzebuję, żeby tutaj zawiadomić chętnych więźniów, żeby przyszli na spotkanie. Nikt nie przyjdzie! Mówię, a to się okaże. Całą salę miałem zawsze ludzi. Jak głosiłem to, Bóg światła na mnie spływał. Recydywiści na kolanach oddawali życie Jezusowi. Oni nas obserwowali jak komornik szafę. Ja w
pewnym momencie w celi to miałem samych nawróconych ludzi. Od godziny 19 codziennie było nabożeństwo. Siedzieli bandyci i śpiewali, proszę ciebie, piosenki. Z takiego różowego jak to, proszę ciebie, śpiewnik radości, pieśni radości. Jezus zwyciężył, to wykonało się. A oni patrzyli przez dziurę i mówią, wiesz, że ten wychowawca kiedyś, a to psychopata. Człowiek jak przyszedł na oddział, to wiesz co zrobił, w fotelu uciął nogi. Że jak więzień siedział, to był taki niski, on taki wysoki. Ja sobie wspomniałem, syndrom Hitlera. Gdy tamten też kretyn siedział na wysokości, tak jakby był krótki. Rozumiesz, o co chodzi? Siedzę na tym fotelu, patrzę na niego z domu, mówi, co tam robisz? Mówi, wy śpiewacie. Ja mówię, panie wychowawco, to źle, że my śpiewamy? Przez to są bandyci! Ja mówię, byli, panie wychowawco, teraz nowe stworzenia są. On się na głowie, ja mówię, tutaj jeszcze taką gazetkę mamy, muszę zrobić. Jaką gazetkę? Ja mówię, z tego kółka zainteresować, taką gazetkę zrobię. Pamiętam, wziąłem taką gazetę, co były zdjęcia z pasji. Wykleiłem cało w ogóle tam, wiesz, ukrzyżowaniami Jezusa, traktaty wsadziłem, poprzyklejałem. Codziennie więźniowie przy tym przechodzili i traktaty brali. Ja nie wiem, ile się ludzi ponawracało w więzieniu. Pytanie, dlaczego? Bo było we mnie życie. Życie. Misjonarze z zewnątrz przychodzili do mnie na spotkania, siadali u nas w ławkach, a ja prowadziłem nabożeństwa. Rozumiecie? I teraz ludzie mówią, jak to jest możliwe? Ja mówię, bo jest życie. Nie manifest dobra, tylko życia. Chłopak, który jest u nas za kamerą, stoi w kościele, Norbert jest wynikiem w ogóle tych spotkań. Tyle lat temu wyszedł na spotkanie. Oddał życie Jezusowi. Do tej pory z nami jest w kościele, tyle lat w służbie. Chodzi o to, że życie to jest siła. On bierze figurę, tchnąłek życia. Wiecie, co to znaczy? Ty się rodzisz na nowo, ty musisz teraz w to uwierzyć, że kiedy ty się rodziłeś na nowo, on tchnął w twojego ducha. Często mnie ludzie pytają, pastorze, w którym miejscu w Piśmie Świętym są pierwsi nawróceni ludzie? Kiedy oni się nawracają? Jest jedno miejsce, w którym nawracają się uczniowie. Jest napisane i tchnął na nie i powiedział, weźmijcie ducha mego. To jest po jego zmartwychwstaniu. To są pierwsi narodzeni z Bożego Ducha ludzie. Tam. I tchnął. Co to jest? Tak jak wzbudził figurę z gliny do życia fizycznego, tak wzbudził ich ducha. Oni tam w niego uwierzyli jako w Mesjasza. Do tej pory nikt nie wierzył. Piotr nawet, który miał wcześniej objawienie zewnętrzne, to za chwileczkę został napadnięty przez demona i się od razu mówi, nie przyjdzie na ciebie ten krzyż. Nie. Tu rozpoznaje niby, o, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś taki, a tak, no, nie, ty nie przyjdzie to na ciebie. Nie, ty jesteś zwykły cieśla. Wiesz. To tam na tyle utrzymał objawienie, tyle tam się utrzymał Piotrek. Tyle mu to dało tam, wiesz. Ale potem jak na nich tchnął, tak, powiedział, weźmijcie ducha mego, tak, to oni się zmienili w innych ludzi. I dopiero potem powiedział, a teraz siedźcie tutaj sobie na tyłeczkach i czekajcie, aż nastąpi manifest Ducha Świętego, zostaniecie wypełnieni Duchem Świętym, przyjdzie siła i to wszystko, tak, i zamknie w ogóle temat. Natomiast początkiem jest zawsze co? Życie. Rodzisz się na nowo i stajesz się uczestnikiem Bożego życia. A więc nie możesz już nawet o sobie powiedzieć, że jesteś grzesznikiem. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek nie może powiedzieć, że jest grzesznikiem. Uczą cię w ogóle te kacyki religijne. Jesteś zwykłym grzesznikiem, zbawionym z łaski. Ja nie jestem zwykłym grzesznikiem. Ja nie. Tak jak kiedyś jednemu takiemu gościowi głoszę Ewangelię, a on mówi, ale my przecież pochodzimy od małp. Ja mówię, chyba ty. Ja w życiu nie podchodzę. No ja nie pochodzę od babu. No ja. Ty może tak. Ale nie ja. Mówię, ty w ogóle do niego, mówię, ty sobie wyobrażasz, że twoim dziadkiem jest orangutan? Ty w ogóle to wyobrażasz sobie, że się patrzy na mnie? No co, my się patrzysz na mnie? Mówię, obroń swoją tezę. Mówię, musimy zrobić założenie, że twój dziadek, proszę ciebie, latał z czerwonym tyłkiem na wierzchu. Taki wyjadał pchły, proszę ciebie, koleżance z innego drzewa. Czaisz bazę? Nie mów mi, że bo jestem od małpy. Tak samo jak mówię do religijnych kacyków, nie mów mi, że jestem grzesznikiem. Nie jestem grzesznikiem. Bo on na mnie tchnął swoje życie. Jestem jak on. Jestem jak Bóg.
Nie ma we mnie grzechu. To jest łaska, to jest zrozumienie łaski. Posłuchajcie, jeżeli zaskoczycie, że łaska to jest stan nasz, stan obecny. To nie jest, kurczę, jakiś taki czas, w którym tylko jesteśmy. To jest nasz stan. Boże, jesteśmy, Bóg jest nam przychylny 24 godziny na dobę i posiadamy Jego możliwości, bo posiadamy Jego życie. Do wszystkiego. Jakiś czas temu pojechałem na narty, nie umiejąc jeździć na nartach. W ogóle nic nie wiedziałem o nartach. Nic. W takich beżowych spodniach z Zary wlazłem na stok, w takich orurkach. Przyglądałem się, mówię, coś nie pasuje do tłumu. Wszyscy mają takie szerokie, czarne. Ja mam żółte. W ogóle wyglądałem jak kretyn na tym stoku. Wlazłem na ten stok, wjechałem. Stoję w tych rurkach, człowieku, tylko tyle się mogę rozkraczać, rozumiesz? Stoję w ogóle w tych rurkach, mówię tak, spojrzałem na to, mi się wydawało w ogóle. Ja nawet myślałem, że jestem kozak, jeżeli póki na stoku nie stanąłem, nie? Stanąłem na stoku i pierwsza rzecz mówię, Jezus, ja Tobie dziękuję, że Ty jesteś najlepszym narciarzem świata i Ty we mnie mieszkasz. 40 minut się modliłem na innych językach potem. Przezjechali. 40 minut, stałem na stoku, znowu chodzę. 40 minut, modliłem się w innych językach. Wiktor stał przy mnie, proszę Ciebie, i czekał, kiedy mówię, skończę. On też pierwszy raz. Ja mówię, synu, wierzysz mi? On mówi, wierzę. Mówię, a ja wierzę Jezusowi. Mówię, tak się nauczyłem na nartach jeździć. A teraz, jak byliśmy na święta, a to było 3 lata temu. Czy za 3 lata temu, pierwszy raz na nartach jeździłem. A teraz, jak jeździłem na święta, zasuwałem z góry na słuchawce i udzielałem konsultacji. Rozumiesz? Tak, jak na uszu, tak. Jest konsultacji, w ogóle słuchawka na uchu, człowieku, zasuwam z tego, tutaj komuś doradzam, tak radę. Dlaczego? Ja w ogóle naprawdę wierzę w życie we mnie. To jest moc twórcza, potężna siła Boga. Gdzie to życie się pojawia, rozumiecie? Tam powstaje rzeczywistość jakaś. Człowiek chodzący w łasce, to człowiek, który gdziekolwiek się pojawi, to zasieje coś, co jest prawdziwe, potężne, wielkie. Nie ma też takiej przeszkody, której człowiek z Bożym życiem w sobie nie jest w stanie pokonać, bo Bóg pokonuje każdą przeszkodę. Rozumiecie? Kiedy wskrzeszałem syna mojego, który w ogóle już był poza ciałem, bo się naćpał, tak? Jak potem mi opowiadał, już wchodził do połowy jego duch w podłogę, tak? I stałem nad nim, tak? I krzyczałem w ogóle, że ma jego duch wrócić. Mówię, życie! Życie! Tak? I on mówi, tato, kiedy krzyczałeś i kazałeś mi wracać, to wyszedłem z podłogi i wszedłem w ciało. Dlaczego? Bo Boże życie jest. Boże życie. Przed tym Bożym życiem wszystko się musi ugiąć. Wszystko musi się ugiąć. Wszystko. Rozumiecie? To w ogóle nie, to nie jest coś małego. Każdy demon musi się. Raz w życiu miałem kontakt z Belzebubem. Raz w życiu. Trafił się demon, trafił się Belzebub w kobiecie. Na naszych oczach ponad 100-kilogramową kobietę podniósł do góry. A światło w kościele przysiadało. Czyli jak tak egzorcyści. Zdążyłem w ostatniej chwili tylko krzyczeć, mówi, zabierz stół. Chłopak ze mną był, zabrał stół. Jak ją rzucił przez całą salę, rozumiecie? Rąbnęła na ziemię, celował tak, żeby głową rąbnęła w róg stołu, by ją zabił. A ona totalnie, wiesz, upadła, po czym wstała i przemówiła do nas oksfordzką angielszczyzną. A ona są słowa po angielsku nie mówiła. Naobliżała nam po angielsku. Naobliżała Bogu po angielsku. Rozumiesz? Tak? Ale my staliśmy, mówili w imieniu Jezusa, tak? Ty musisz się zamknąć i musisz wyjść. Kiedy wyszedł, osiadła, on mówi, co się stało? Wy jesteś wolna. Dlaczego? Bo Boże życie jest na. To życie przemogło. Ono przemogło siłę demoniczną. Tak silną jak Belzebub. Bo to jest zwierzchność. Bo to nie jest zwykły demon. I teraz chcę, żebyście zrozumieli bardzo proste rzeczy. To życie jest w każdym z nas. Jesteśmy włożeni w atmosferę życia. To życie gwarantuje Ci każdą rzecz. Możesz osiągnąć ją bez żadnego problemu. Tylko Ty musisz w to cholernie wierzyć. Ty nie możesz temu zaprzeczać. Ty nie możesz skupiać się na jakimkolwiek uczynku. Ty nie możesz patrzeć na dobro czy zło.
Ty nie możesz się analizować pod kątem moralności. To nie tak działa. To nie tak. Rozumiecie? Nie możesz słuchać bzdurnych rzeczy, które mówią o tym, prędziebie, że jednak coś jest ważne, że coś jest też oprócz życia. Nic nie ma oprócz życia. Nic. To życie jest wszystkim. I nic więcej ci nie jest potrzebne. Ono ci da energię, siłę. Ono wprowadzi cię w każdy aspekt mądrości. Ono będzie powodowało, że będą się przed tobą układały rzeczy w taką formę, która będzie najbardziej jakby przyjazna twojemu życiu. Ono będzie układało rzeczywistość pewną, rozumiesz? To w ogóle za takiego się uznaj. Jestem żywy, żywy, żywy. Przeczytałem kiedyś w Biblii, że lepszy jest żywy pies niż martwy lew. Tak przeczytałem, mówię, okej, żywy, tu chodzi cały czas o życie, to lepszy jest żywy. Czyli nie, człowiek odrodzony z Bożego Ducha nie musi się skupiać w ogóle na jakości swojej duszy na początku. Nie musi się skupiać na żadnych czynach, na żadnych uczynkach dobrych czy złych. Nie musi się skupiać na żadnych osiągnięciach czy braku osiągnięć. Nic! Musi przyjść i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za życie, które jest we mnie. Teraz ogłaszam, że to życie będzie we mnie pracować pod każdym względem. Boże, ja jestem żywy. Boże, śmierć mnie nie przemoże. Oto mentalność odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. Życie. Kazania potem, które głosisz, słowa, które uwalniasz, są proste, jasne, klarowne. Niosą życie. Proroctwa sypią się jak z rękawa. Dary manifestują się bez żadnego problemu. Rozumiesz? Kiedy jest w tobie życie, możesz w ogóle odważnie stawać. Podchodzi do mnie chłopak, który miał AIDS. W pierwszym naszym kościele AIDS miał. Mówi, że on ma AIDS. A ja mówię, że to nie jest problem. On na mnie spojrzał w oczy, w oczach. Mówi, jak nie jest problem? AIDS. Ja mówię, weź. W środę położę na ciebie ręce, nie będziesz miał AIDS. Żeby tak mówić, to trzeba mieć życie w sobie. Powiedz do człowieka, który jest śmiertelnie chory, że to nie jest problem. Idź mu powiedz. Jeśli nie posiadasz atrybutu, rozumiesz? Ale jeżeli wiesz, że jest w tobie życie, to wiesz, że te ręce leczą. To wiesz, że te słowa uwalniają moc. To wiesz, że sama twoja obecność gdzieś będzie przynosiła sukces. Jeżeli będziesz wierzył w to, że jest w tobie życie, to tam, gdzie się zjawisz, rozumiesz, to życie będzie swobodnie mogło się uwalniać z ciebie. Bo tu chodzi, żeby ono się dalej uwalniało. Nie zaprzeczaj temu nigdy. Nigdy. Nie wchodź w ogóle w tę dyskusję z diabłem, jak wiele ci jeszcze brak. No to z diabłem są pogaduszki. Rozumieć? Ile jeszcze musisz zrobić? Powiedz, mam życie, halleluja. Bo to jest czas łaski. I to będzie nadawało siłę. I wtedy jak się wierzy w to, że to życie jest, tak, to ono się wtedy uwalnia? Tak! Ono się wtedy uwalnia. Bo przez wiarę rzeczy się dzieją. Sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. Czyli, że ono się, życie się uwalnia przez wiarę. Ja nieraz do ludzi mówię, w ogóle mówię, człowieku, widzisz mnie? On mówi, to widzisz Boga. Weź mnie, zaproś do domu, to zaprosisz Boga. Weź uwierz w moje słowa, to Bóg wejdzie w ciebie. Rozumiesz? Te słowa, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, nie zadziwiły was nigdy? No właśnie. No kurczę. Ty jesteś jak on, od kiedy go przyjąłeś. Od kiedy go przyjąłeś, jesteś jak on. Przecież nieraz wpadałem w tłum, mówię, dotknij mnie. Agata kiedyś upadła pod mocą, ja mówię, każdy, kto jej dotknie, natychmiast będzie uzdrowiony. Każdy, kto jej dotknie, był uzdrowiony natychmiast. Ona leżała tylko na podłodze. No tylko jej dotknijcie.
To nic nie potrzeba tutaj więcej. I teraz pytanie, czy my, czy ja i Agata nie mamy jakichś mankamentów duszy? Masę mamy mankamentów duszy. Ja jestem cały czas w procesie. Z większości zaburzeń wychodziłem, nie uważam, że ze wszystkich wyszedł jeszcze. Wcale mi to w ogóle nie przeszkadza w tym, żeby manifestować życie. Rozumiecie, nie spowalnia mnie to. Uzdrawiam się, jestem w ogóle w najlepszej kondycji, w jakiej byłem kiedykolwiek. Cały czas się rozwijam, jestem cały czas do przodu idę. Natomiast w ogóle jakby ja się skupiam na życiu we mnie. Dlatego nie ma dla mnie żadnego problemu dzisiaj, aby to życie uwalniać bez względu na to, jaka jest konfiguracja moich emocji, moich myśli, co się tam dzieje na zewnątrz, w środku. Wiecie, co się stało w rodzinie, co się nie stało w rodzinie. Kurczę. W ogóle ty, bo życie jest. I w tobie też jest. Nie może, nie troszkę. Tylko całe. Trzeba w to wierzyć. Trzeba o tym mówić. To jest łaska. Łaska. Niezasłużona Boża przychylność i Boża zdolność w tobie. Rozumiesz? Boże życie.